Cześć. Witajcie w czwartym odcinku wideokastu Gazety.pl. Co to będzie? Ja nazywam się Milosz Wiatrowski-Bujacz. Ja nazywam się Marta Nowak. I dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy będą wielkie inwestycje CPK... Pałac Saski. Natomiast zanim do nich przejdziemy, to jak zwykle krótki przegląd newsów. I od czego zaczynamy, Marta? Zaczynamy od tego, że kampania wyborcza w stolicy nabiera tempa. Hmm. To wyemacniany towar, towar sprzedany. Dzień dobry, tak. To. Tak, Rafał Trzaskowski odwiedził schronisko na Paluchu, tulił pieski. Oprócz tego robił też to, że jeździł metrem, jeździł metrem z książką Diuna w oryginale, z nogą założoną na nogę tak jakby w, w, w cyfrę 4, tak jak nigdy nikt metrem nie jeździ. Miłość co ty o tym sądzisz? Il ragazzo senza piangere, chiedeva scusa con voce cattiva. E, przepraszam Marta, Trochę się e, zgubiłem, ponieważ czytałem akurat e, jak to mam w zwyczaju e, książkę Leny Ferrante, Lamika Geniale, po włosku oczywiście. Miłosz jest w tym momencie w warszawskim transporcie miejskim. E, no tak, ale oprócz, oprócz tego, że, że kandydaci czytają nam książki w oryginale, to też kandydaci robią rzeczy inne, żeby ocieplać swój wizerunek. Magdalena Biat wybrała się z dziećmi na ściankę, e, Tobiasz Boheński pije smaczną kawusię, Przemysław Wipler wybrał się do Lasu, przypomina, że w Warszawie są lasy. No to powiedziałbym, że Przemysław Wipczer tutaj y, wręcz promuje kampanię Rafała Trzaskowskiego, no bo skoro w Warszawie wciąż jeszcze lasy, no to chyba jest to zasługa urządzającego prezydenta. <laughs> Ale no, wyścig samorządowy myślę, że jeszcze będziemy omawiać szczegółowo także w kolejnych odcinkach. Teraz myślę, że jeszcze przejdźmy do, takiego, do takiej super afery, która wyszła, czyli do sprawy o kryptonimie Vampiryna. Tak, jest to jedna z moich ulubionych opowieści czy, czy newsów medialnych ostatniego tygodnia. Chodzi o Daniela Obajtka. CBA podejrzewało zastępcę Obajtka, Adama Buraka, o korupcję i w związku z tym przez kilka miesięcy go podsłuchiwało. Do treści rozmów Adama Buraka z Danielem Obajtkiem dotarł dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz i my teraz jedną z takich rozmów przytoczymy, odegramy taką psychodramę. Tak kochani, to jest próba stolikowa. E, ja, ja jestem obajtek teraz. E, a Franciszek wie, że już Orlen ma dać płyn i wyobraź sobie, że Franciszek... Papież? No, Dziękowa prezentowi Papież, papież. Kurwa. <laughs> dziękował prezydentowi w rozmowie telefonicznej, że Orlen przekaże im płyn. Kurwa, wyobrażasz to sobie? <laughs> no zajebiście. Kurwa, Adam, szykujemy tira płynu do Watykanu. A, to dalej jeszcze, jeszcze, jeszcze ja mówię. I prezydent mówi, że tak, papież bardzo zadowolony i ustalimy tak, że w połowie tygodnia spakujemy te tiry w maski te okleimy Orlen dar Watykan. I, I słuchaj, i on to ogłosi na swoich mediach społecznościowych, że poprosił po rozmowie z papieżem Franciszkiem, poprosił prezesa Orlenu Daniela Obajtka, no i Orlen przekazał to do Watykanu. Zrobimy zdjęcie i w ogóle, słuchaj, dwa tiry załadujemy, okleimy oni to. No. Słuchaj, to jest naprawdę, te maski zajebiste, te, te ze srebrem damy, słuchaj, no wiesz, no. No. I potem ja w mediach społecznościowych prezydent mi musi podziękować, będzie zajebiście. Mm. E, taka to była e, rozmowa... E, f... To, co jest istotne, to że ta rozmowa odbyła się na początku maja 2020 roku, czyli mówimy tutaj naprawdę o początku pandemii, o sytuacji, o momencie, w którym wszyscy w Polsce byliśmy spanikowani, nie było dostęp do maszeczek, nie było dostęp do właśnie płynów do dezynfekcji, nie było, nie było nie tylko tych e, maseczek nie, ze srebrem, i... tych zajebistych, ale no, ogólnie było ciężko zdobyć właśnie jakiekolwiek e, no, m, sprzęty czy, 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 czy właśnie przedmiot, do, no, do, do bezpieczeństwa, do higieny. Do higieny tak. E, I jak wynika z ustaleń CBA, ten sprzęt medyczny, który został dostarczony do Watykanu, był przeznaczony m.in. dla szpitali w Polsce e, oraz dla ochrony osobistej pracowników PKN Orlen. Natomiast e, no, trafił do Watykanu, bo są e, no, to jest priorytet taki, żeby zadbać o, e, o Polki i Polaków, no, ale są też priorytety wyższej też wagi. Chodzi o, chodzi o to, żeby na mediach społecznościowych było podziękowanie za, cytuję, Orlen, dar Watykanu. Tak, no i oczywiście poza tym, że Orlando Watykan, no to też chodziło o to, to był jakby CBA tutaj yy, bada element tego, że to był element kampanii Andrzeja Dudy prezydenckiej, tak, nie tylko chodziło o to, żeby Daniel Obajtek mógł się wypromować, ale też żeby Andrzej Duda mógł w kampanii powiedzieć tutaj uratowaliśmy Watykan. Uratowaliśmy papieża. Tak, trzecia, no, po prostu największa, na, największy triumf. Polski, po bitwie pod Wiedniem i pod cudem nad Wisłą, teraz po raz kolejny uratowaliśmy chrześcijański świat, jesteśmy jego przedmurzem, uratowaliśmy papieża, no było zajebiście. Jeśli mowa o chrześcijańskim świecie, marszałek sejmu Szymon Hołownia przeniósł termin kiedy w Sejmie pojawią się ustawy aborcyjne, yy, znaczy przeniósł, no po prostu przegłosował wspólnie z Piotrem Zgorzelskim, wicemarszałkiem PSL i Krzysztofem Bosakiem, wicemarszałkiem Konfederacji, że yy, ustawy aborcyjne, czyli cały pakiet Lewica, yy, Koalicja Obywatelska oraz... Yy, Trzecia droga, będą procedowane dopiero po pierwszej turze wyborów samorządowych, jest wielkie, wielki sprzeciw, jest wobec tego protesty, posłanki lewicy są bardzo wzburzone tym, no... Rzeczywiście, tak można by podejrzewać, delikatnie, że to troszeczkę jednak może chodzi nie o wzburzony okres kampanii, bo jak on jest wzburzony, to myśmy widzieli, że Tobiasz Bochański pije kawusie, a Rafał Trzaskowski jeździ metrem, więc ten argument Szymonachłowni może nie jest jakby aż tak tutaj ważny, ale rozumiem, że nie wszędzie kampania samorządowa wygląda tak jak w Warszawie. Być może na przykład w różnych regionach, gdzie walczą o mandaty kandydaci na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla którego wybory samorządowe są tradycyjnie bardzo ważne, ta walka jest bardziej zacięta. I być może na przykład to tak, są takie myśli po prostu przeróżne, to niekoniecznie mówię, że tak jest. Być może na przykład marszałek Szymon Hołownia po prostu nie chce, żeby tutaj wyborcy dowiedzieli się, że PSL, że, że posłowie PSL zagłosowaliby twardo przeciwko procedowaniem dalej ustaw liberalizacji realizujących prawo, anty, prawo aborcyjne, ponieważ jest jasne, że część posłów PSL na pewno by to zrobiła i to zrobi, kiedy te ustawy procedowane będą. Natomiast zapewne nie tylko posłowie PSL-u, ale też część przedstawicieli Polski 2050, bo tam też mamy osoby, które są dużo bardziej konserwatywne w kwestiach praw kobiet czy no, konserwatywne to jest eufemizm, niż wyborcy i wyborczynie trzeciej drogi Polski 2050 wśród nich także marszałek Hołownia. To znaczy, ja myślę akurat, że Polska 2050 by przepuściła by te ustawy do, do komisji, nie? Że, że w drugim czytaniu tam mogą być jakieś większe jaja, ale, ale że, że to pierwsze to oni mogliby to przełknąć, żeby puścić do komisji, tak w imię demokracji, wszystkie puszczamy, nie? Ale to takie spekulacje. Tak, tak naprawdę ten scenariusz, w którym faktycznie chodzi o to, że to będzie po pierwszej turze wyborów samorządowych, jest oburzające, ale pewnie też nie jest najgorsze. Znaczy myślę, że główna obawa jest taka, że zawsze są jakieś wybory, tak? No po, po pierwszej turze będą, będzie druga tura wyborów prezydenckich w, 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 w dużych miastach, potem będą wybory europejskie i ten argument o tym, że to jeszcze nie jest ten moment, najpierw musimy odsunąć PiS od władzy, oprócz tego, że odsunęliśmy PiS od władzy, najpierw musimy nie dopuścić PiSu z powrotem do władzy, potem może się tak ciągnąć do wyborów prezydenckich, też e, no pojawia się argument, że Andrzej Duda by zawetował taką ustawę, natomiast no, Szymon Hołownia, nie ukrywajmy, chciałby Andrzeja Dudę w pałacu prezydenckim zastąpić. I czy on by takie ustawy zawetował, czy nie? No, myślę, że wiele wskazuje na to, że też by zawetował. Już mówiliśmy też w poprzednim odcinku, że nawet referendum nie wyłącza prezydentowi prawa weta. W polskim systemie. Ale Szymon Hołownia jeszcze coś e, zrobił ostatnio? Tak, Szymon Hołownia tutaj e, aborcja może poczekać, natomiast to, co zdaniem marszałka Hołowni nie może poczekać, e, to jest kwestia e, zmian e, naliczania składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. W tym tygodniu Szymon Hołownia na portalu X powiedział, że e, to jest sprawa największ, naj, największego priorytetu dla, dla niego, dla jego formacji, ponieważ przedsiębiorcy są e, tutaj jakby źródłem, Źródłem um, polskiego dobrobytu, jedynym, właściwie, bo nie wymienił żadnych innych, i to jest skandaliczna sytuacja, że, że płacą w tej chwili składkę zdrowotną na tych samych warunkach, na, którą, na, na których płacą ją e, pracownicy. Czyli, którzy nie są ewidentnie no źródłem dobrobytu, my tu po prostu e, robimy tylko u kogoś i dobrobyt w ogóle nie dokładamy swojej cegiełki do wspaniałego, po prostu zamku e, polskiej chwały. Natomiast e, żarty żartami no, większy problem, czy, czy tutaj to, o czym mówimy, tak Naprawdę jest to, że polska ochrona zdrowia jest wciąż bardzo niedofinansowana. Tak, dane są, są fatalne. Polska 2050 we wczesnych etapach kampanii wyborczej bardzo tym elementem poprawy jakości systemu ochrony zdrowia grała. Oni chcieli bodaj podnosić wydatki na opiekę zdrowotną do 7% PKB. Tak, w tej chwili mamy mniej więcej 5,5%. To jest w ogóle dosyć trudne do obniżenia, bo zazwyczaj porównujemy to do danych PKB sprzed półtora roku w momencie, w którym to podajemy, więc, więc one są zawyżone. Natomiast na ostatnie. Szacunki są takie, że to jest 5,5%, to jest jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. No i tu pojawia się pytanie, jak można by to zwiększyć? No, na przykład, może, właśnie zachmutą składki zdrowotne, a Szymon, Hołownia chciałby wpływy ze składki zdrowotnej obniżać. Jak to ma się kalkulować z punktu widzenia no, zwiększenia nakładów na, na ochronę zdrowia? To już tylko Marszek Hołownia w swojej nieskończonej mądrości pewnie wie. A teraz przywabiliśmy Was tutaj wesołymi newsami, żeby opowiedzieć też o czymś. Trudnym. Trudnym, oburzającym. Zacznijmy od wstępu. Wiemy już. Prawie na pewno, kto będzie rywalizował w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Wielkie zaskoczenie, będą to te same osoby, które rywalizowały w wyborach prezydenckich w 2020 roku, tylko o 4 lata starsze: Joe Biden i Donald Trump. Główna, jedyna kontrkandydatka w prawyborach republikańskich dla Trumpa, Nikki Haley, wycofała się w środę z, z, dalszego, z dalszej walki o nominację. Natomiast no, o, o, o samych wyborach będziemy jeszcze mówić dużo więcej w nadchodzących odcinkach. To, o czym chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj, to jest inicjatywa Białego Domu prezydenta Bidena, inicjatywa humanitarna, inicjatywa mająca na, na celu... Pomoc, zwiększenie pomocy humanitarnej dla, e, dla strefy gazy, czyli zrzucanie e, pomocy humanitarnej, zrzucanie posiłków drogą lotniczą, przełamywanie blokady e, państwa Izrael, blokady strefy gazy, jeśli chodzi o, o, o dostęp do, do środków humanitarnych, co jest o tyle. No... Ciekawe, że to jest chyba pierwszy przykład w historii, w którym państwo sojusznicze, Stany Zjednoczone, państwo, które w dużej mierze też, no, wspiera finansowo Izrael, przełamuje blokadę, e, no właśnie państwa, który, którego wojnę finansuje, tak, i przełamuje ją nie właśnie w sposób taki, żeby zapewnić jak najlepszy dostęp do, do pomocy humanitarnej, tylko, tylko drogą lotniczą, która no, jest... E... Jest droga, jest nieefektywna, jest taką metodą jakby ostatniej szansy, tak, tak się ją traktuję, bo dużo się tak przewieźć nie da, no wygodniej jest jednak drogą lądową. No tak, pierwszego dnia tych zrzutów, czyli w sobotę, zostało zrzuconych 38 tysięcy posiłków. Potrzeby dzienne w strefie gazy to jest 6, ponad 6 milionów posiłków. Te 38... Tysięcy posiłków, które zostały zrzuconych, to jest jeden tir, a, a do gazy powinno wjeżdżać co najmniej 500 tirów pomocy humanitarnej dziennie. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę tragiczną sytuację, e, jeśli chodzi o zagrożenie głodem, e, powinno być ich pewnie bliżej tysiąca, w tej chwili jest ich 100, Więc e, można mówić, że tutaj Biden próbuje jakoś pomóc, ale tak naprawdę trudno to postrzegać w inny sposób niż po prostu jako element kampanii wyborczej, ponieważ Biden jest bardzo krytykowany m, przez wyborców demokratycznych za to, że, że właśnie m, za swoją politykę względem inwazji. Izraela na gazę. No i to jest takie pokazanie, coś robimy, tak, jest, mobilizujemy yeah. wszystko. Natomiast, no, na mobilizowanie wszystkiego to byłoby powiedzenie, słuchajcie, Netanyahu, my was jakby finansujemy w bardzo dużej części, wspieramy was, wpuszczacie nasze tiry. No tak, tak, Amerykanie też się tam pocieszają, że Biden ponoć podszepnął komuś, nie, nie powiedział oficjalnie, tylko tak szepcze, że, że mu się tam ten Netanyahu nie podoba, nie? no ale to są takie opowieści z cyklu Wyczytane z ruchu warg. Tak, myślę, że Beniaminowi, Netanyahu Biden też się nie podoba, tylko jakby nie robimy mu to różnicy, ponieważ Stany Dalej wspierają Izrael. Um, jest, to, jest to naprawdę. No, mówimy o tym dlatego, że, że, że jesteśmy świadkami no, ogromnej katastrofy humanitarnej niewyobrażalnej i, i bardzo mało się o tym mówi w mediach i dlatego czytajcie jak najwięcej o tym, co się dzieje w Gazie i zaangażujcie się w to, żeby, żeby wywierać presję na polityków, ale też też pomagajcie w zakresie, w którym możecie. To tyle, jeśli tak. chodzi o naszą poważną stawkę. A teraz, znaczy nie mówimy, że teraz będzie niepoważnie, no spokojnie, tutaj jest z nami pociąg, jest z nami samolot, przechodzimy, słuchajcie do naszej głównej części, porozmawiajmy o CPK. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, przede wszystkim ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj faktycznie usłyszeli o tym, czy ten projekt będzie kontynuowany, bo to jest polska racja stanu, żeby nasz kraj mógł się rozwijać. To jest jedna rzecz istotna i powinna tak naprawdę nas tutaj w tej sali łączyć ponad podziałami. Centralny port komunikacyjny powinien być narzędziem zrównoważonej polityki transportowej, która jest niezbędna, dla osiągnięcia celów klimatycznych i ona realizuje y, politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Warto o tym pamiętać. Żeby nasze stanowisko było jasne, y, wypada to podkreślić. Jesteśmy zdecydowanie zwolennikami kontynuacji y, inwestycji o strategicznym znaczeniu. Inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji energetycznych. Musi być kontynuacja w takich sprawach, niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi. Po prostu przystąpcie do realizacji tego programu. Wszystko jest przygotowane, wszystko jest gotowe. Tylko kontynuować, tylko pójść dalej. Będziecie przecinać wstęgi, będziecie mieli sukces. Podpisujemy się pod Waszym sukcesem. To będzie Wasz CPK imienia Donalda Tuska, tylko go zbudujcie, żeby Polacy mogli z niego korzystać. Bardzo dziękuję. My, projekt, który nazywa się dzisiaj CPK, przeprowadzimy w interesie Polski za publiczne pieniądze policzone co do grosza, nie będzie milionów wypłacanych ludziom za koszenie łąki w Baranowie, nie będzie niesprawiedliwych wywłaszczeń, znowu będziemy stawiali to z głowy na nogi. Tak, mówili tutaj posłanka Paulina Matysiak z razem, poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji, poseł Marcin Chorała z Pis, który w poprzedniej kadencji był takim głównodowodzącym politycznym CPK, no i premier Donald Tusk. Czyli wygląda na to, że tutaj mamy po prostu wszystkie siły polityczne i rząd, i tak naprawdę no jakby trzy partie, które w rządzie nie są w sejmie, które mówią: no budujmy, budujmy. Budujmy, budujcie o co chodzi, co mają budować. Zacznijmy po bardzo, bardzo krótko. Myślę, że, że większość z osób, kto nas ogląda, wie mniej więcej, czym jest CPK, ale tak dla e, porządku. CPK, centralny port komunikacyjny, to w dużej mierze... W takim założeniu pierwotnym lotnisko w centralnej Polsce, tak zwany hub lotniczy, mający obsługiwać nie tylko całą Polskę, ale też inne kraje regionu, ma stanowić regionalny punkt przesiadkowy i przeładunkowy. Bo hub to jest takie coś, że jak sobie wyobraźcie takie koło, jak wozie drabinia z tym, to nam taki środek, i tam od niego się rozchodzą takie różne linie, i to jest właśnie hub, nie, że lecisz sobie skądś do tego centrum, i potem gdzieś dalej. Tak, no i właśnie Hub pod tym względem pozwala na, na, na maksymalizację łączności lotniczej, to znaczy nie będziemy już musieli latać ze wszystkim do Frankfurtu i potem z Frankfurtu nas gdzieś będzie. dalej, tylko z Frankfurtu będą do nas latać. Um, oczywiście CPK to nie, tylko, to nie tylko lotnictwo, to jest projekt jakby zintegrowany, e, infrastrukturalny, komunikacyjny, to będzie też komponent kolejowy, drogowy, centra logistyczne i tak dalej. I to tak naprawdę nie jest nowy pomysł. Nie, on się wlecze po prostu ciągnie jak makaron od lat 20. Już e, pierwsze pomysły powstają powstały jeszcze zarządów SLD i Unii Pracy, czyli to było rzeczywiście no, no 20 lat temu. Potem uznano w 2005 roku, że najlepszą lokalizacją będzie Baranów, to w ogóle nikt tego nie ruszył, nikt, nikt tego nie zmieniał. No i potem temat był kontynuowany za pierwszych zarządów PiS w 2005-2007, potem zarządów PO PSL, no i co dalej? No i Mimo tego, że, że rządy PO, PSL właśnie już poszły dalej z, z, tym, z tym planem, został, powstał właśnie oficjalny plan powstania megalotniska e, o nazwie wtedy Centralny Port Lotniczy. Ówczesny minister infrastruktury Cezary Grabarczyk jakby rekomendował, że należy rozpocząć pracę natychmiastowo. No i powstały analizy i jakoś to nie ruszyło i temat trochę zniknął, aż do ponownego dojścia PiSu do władzy w 2015 roku. Teraz to już się nie nazywa CPL, to się nazywa CPK, znacznie większy jest komponent kolejowy, to, to tak naprawdę są w dużej mierze dwa oddzielne projekty. Kolej dużych prędkości, czyli takie wiecie, polskie Trzew, polski Shinkansen, polska direttissima, 300 km na godzinę, jedziemy jak mawia Michał Rachoń, a do tego oczywiście ten właśnie Międzynarodowy Hub Lotniczy. No i tak, i wydaje się, że wszyscy się zgadzają. Słyszeliśmy wypowiedzi polityków z, no tak, z całego spektrum em, klubów em, i, i, i frakcji sejmowych, em, natomiast no, jednocześnie, no, gdyby temat był tak oczywisty i nie było żadnych kontrowersji, to byśmy o nim nie rozmawiali, tak? Nie byłoby tematu, lecz temat jest, ponieważ no, były ostatnio wypowiedzi liczne, sugerujące, że rząd tak naprawdę wcale się do tej budowy CPK nie pali i to nie były tylko miesiące ostatnie, ale to były też wypowiedzi osób, które są obecnie w rządzie tych sił politycznych z lat poprzednich i zacznijmy może od takiej tezy, że CPK to jest jakaś Polska gigantomania. Posłuchajmy Michała Koboski, sierpień 2021 roku. Często mówię tu o pysze arogancji, o pogardzie wobec ludzi, jaką okazuje rząd PiSu. Nie ma lepszego, a właściwie gorszego przykładu takich działań PiSu niż przymiarki do budowy centralnego portu komunikacyjnego. Czyż nie jest to ojkofobia? No mm... W pewnym sensie mogłaby być, no, a z drugiej strony można argumentować, że, że to być może nie potrzebujemy takiego, takiego wielkiego portu, że jest to taki sam projekt jak polski samochód elektryczny i, i, i wiele innych, które się w czasie rządu wpisów pojawiają. Tydzień temu mówiliśmy, czy dwa tygodnie temu, już nie będą, no, o Isle of Poland, w wspaniałym. Projekcie promocji Polski za granicą, więc tutaj, jak zwykle, kiedy PiS coś wprowadza, no to jakby ja rozumiem taką. Pier, Pierwsza myśl. Tak, taki instynkt tutaj po prostu jest no, ładowanie pieniędzy w jakiś projekt, który, który nie ma. W mocarstwowe ambicje, nie? Tak, tak jest. No i na to można w miarę łatwo odpowiedzieć, to znaczy. Czy są jakieś analizy, które pokazują, że CPK ma sens albo, albo nie ma sensu? I tutaj Donald Tusk y, ma pewne zdanie na ten temat. E, tak, Tusk powiedział jakiś czas temu, że wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o te inwestycje. I to sprawdził demagog, z fakt czekował Donalda Tuska. E, wysłali wniosek o udostępnienie informacji publicznej, to wszystko zostało tak bardzo zgodnie ze sztuką zrobione. No i cóż wyszło? Że Rada, pre, kancelaria proces Rady Ministrów nie wskazała ekspertyz, na które powołał się. Premier wyjaśniła, że nie posiada takich utrwalonych na nośniku ekspertyz. Czyli, czyli ktoś mignął i tak przed oczami, taką ekspertyzą potem zabrał, ona się tak rozpłynęła. niczym e, tak, 100 projektów Mencena. E... Za to przywołał demagog kilka takich przykładów poważnych, analiz, raportów, nie będziemy już wymieniać wszystkich autorów, e, które no, mówią wprost o korzyściach płynących z CPK. Tak, no i dwa z tych głównych raportów są, co prawda, stworzone przez firmy konsultingowe na zlecenie spółki odpowiedzialnej za, za, za planowanie i za budowę CPK. Natomiast są też inne niezależne prognozy, inne raporty, które pokazują, no, że nie mamy raczej tutaj do czynienia z, z pychą i z jakimś projektem, który, który nie ma w ogóle sensu. Tylko z, z projektem, który jest jakoś całkiem sensownie, jakby analitycznie, ekonomicznie, infrastrukturalnie obliczony, przemyślany. Czyli nie lista grzechów głównych, a chłodna logika. No, jest też taka, taka opowieść a propos analiz i faktów i danych, że nie ma dobrze przygotowanych projektów. Tak, to jest też dosyć kontrowersyjna decyzja podjęta przez, przez Macieja Laska, czyli obecnego tutaj koordynatora całego projektu CPK ze strony rządu. Posła Koalicji tak, Obywatelskiej. Posła Koalicji Obywatelskiej, eksperta do spraw katastrof lotniczych, więc w jakiś sposób, jak rozumiem, to czyni go kompetentnym do, do zajmowania się wielkimi projektami infrastrukturalnymi. I Maciej Lasek w styczniu wstrzymał trzy wnioski o dofinansowanie do Unii Europejskiej. Komponentu kolejowego, nie tego bardziej kontrowersyjnego komponentu lotniczego, tylko komponentu kolejowego. Zdaniem, laska, te projekty przygotowane jeszcze przez poprzedni rząd były chałupnicze i dostały negatywną ocenę z ministerstwa. W związku z tym em, polski rząd nie wystąpił do Unii Europejskiej na tym etapie o, o, o finansowanie trzech z pięciu komponentów kolejowych, o które, właśnie, na które Unia Europejska mogłaby dać pieniądze, ponieważ Unia Europejska nie daje pieniędzy na lotniska, natomiast na kolej daje. Tak, e, więc tutaj e, zamknijmy temat analiz, wejdźmy na temat emocji. E, opcja jest taka, zły PiS wywłaszcza ludzi. E, to znaczy, no taka jest teoria. O tym e, mówił e, Donald Tusk e, nawet w swoim expose, posłuchajmy. Ja odwiedziłem setki miejscowości przez te dwa lata. Prawie wszędzie, gdzie byłem w Polsce spotykałem ludzi ze łzami w oczach mówiących, oni chcą nas wywłaścić, nie, nie mówią kiedy, nie mówią za ile. Nie mówią tak naprawdę po co. Tusk też w innych sytuacjach dodawał, że jak on był premierem i były wywłaszczenia pod budowę autostrad i tak dalej, to nikt tam nie płakał, nikt tam się nie żalił, bo to było sprawiedliwe. Oddajmy sprawiedliwość Tuskowi, że on nie mówi, że ludzi wywłaszczano, tylko mówi, że ludzie się boją, że ich wywłaszczą, no bo rzeczywiście była interpelacja poselska z pytaniem właśnie do Macieja Laska o tym, czy jakieś wywłaszczenia w ramach projektu CPK się do tej pory odbyły. Żadnych nie było. Tam już ponad tysiąc hektarów zostało wykupione. To się wydarzyło w programie w ramach programu dobrowolnych nabyć i na, na stronie CPK czytamy, że w, w ramach tego programu y, oferują ludziom, którzy mają tam ziemię czy domy na obszarach pod CPK 140 albo 120% wartości realnej tych domów lub gruntów. No, y, no wydaje się, że jeżeli faktycznie wywłaszczeń nie było, a już tyle osób te domy czy grunta sprzedały, no to rzeczywiście no to musi być atrakcyjna oferta, nie? No tak, jednocześnie tutaj... Premier to takiego bardzo sprawnego um, zabiegu um, erystycznego, to znaczy powiedział, po całej Polsce jeżdżę i. I ca cała jeżdżę, Polska się boi, i, że podsypę. I Ludzie się boją, że zostaną wywłaszczeni. No, w taki sposób można zablokować każdy projekt infrastrukturalny, tak, bo każdy projekt infrastrukturalny tej skali, każda budowa nowych e, połączeń kolejowych e, dróg będzie się łączyła z tym, że te grunty, na których ma to powstawać, pewnie do kogoś należą. Nie zawsze będą należały w całości do, do skarbu państwa. No i osoby się będą bały, że mogą stać wywłaszczone. Ja widzę po prostu polityków, wiesz, druga RP, nie? Po, po całym Pomorzu jeżdżą, boją się, że jak tu port będzie, to po prostu ich z chat wyrzucą. No właśnie i nie byłoby, nie byłoby Gdyni, nie byłoby niczego. Nic by nie było. Marty by nie było. Nie by nie było, bym się nie miała gdzie narodzić. <laughs> Ale dobrze, obecnie główna narracja jest taka, że w tym Baranowie to nic nie ma. Tam, gdzie ma być lotnisko, to w tym momencie jest ściernisko, krowy się paso, jakieś tam, nie wiem, no... Pa, pastuch je po prostu witką pogania i gdzie te lotniska, gdzie te pisowskie marzenia nie ma. No tak. I jest wypowiedź Donalda Tuska. Z czasów kampanii, już naprawdę jakby z niedawnej wypowiedzi z 30 września zeszłego roku, w której Tusk powiedział: Tutaj wszyscy mamy takie poczucie, że CPK to jest polityczny pomysł i w wielu wymiarach chory pomysł. Po wyborach zweryfikujemy ten projekt. Co, to, co jest charakterystyczne, to ta inwestycja w ogóle nie ruszyła. Moim zdaniem dobrze, bo to umożliwi jej zablokowanie. Ale wydano już miliony, dziesiątki milionów złotych na pensje dla pana Chorały i ludzi pisł. No to jest ciekawe, ponieważ to była wypowiedź na trzy tygodnie przed wyborami. Fajnie, że jeszcze nic nie powstało. Znaczy słabo, bo się nakradli. Ale z drugiej strony, przynajmniej będzie można to zablokować. A teraz Donald Tusk mówi: no, oczywiście, że zbudujemy, za każdą złotówkę obejrzymy trzy razy, nikogo nie wywłaszczymy, ale będzie. No i tu pojawia się pytanie, czy powinno być, czy CPK ma sens? No wspomnieliśmy bardzo krótko o analizach, ale teraz chcielibyśmy wejść głębiej w ten temat. Tak, do komponentu kolejowego CPK nikt raczej zastrzeżeń nie ma. Ewentualne drobne uwagi są takie, że no pytanie, czy, czy te nitki mają się łączyć w Baranowie, no jeżeli lotniska by nie było na przykład, nie? No tak. Czy, czy ministerka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyrażała ostatnio taką obawę, że to, że to może lepiej rozwijać jakąś taką kolej regionalną, właśnie to połączenie jakichś no, ale generalnie co do kolei wszyscy się zgadzają, niech będzie. Miejmy ją. E, jest więc taka opcja, że mógłby być wybudowany komponent kolejowy, a ten lotniczy nie. E, ostatnio w, tutaj w gazetach w tym studio Jacek Gondek pytał Patryka Jakiego o to, co by on powiedział, gdyby tak się stało. No, Patryk, jaki swoją opinię miał? E, posłuchajmy. Jestem przekonany, że tak będzie, znaczy, że oni działają w interesie Niemiec, no bo Niemcom nie przeszkadza to, że wewnętrznie będziemy mieć lepsze połączenia wewnątrz Polski, ale przeszkadza im to, że zabierzemy im marże z przeładunków kargo, no to to im bardzo... Czyli Zjednoczona Prawica nawet wierzy, że rząd tej kolei nie zaniedba, że rząd tę kolej wybuduje, już abstrahując od przyczyn, dla których nie miałby budować lotniska. No ale właśnie, no co z tym lotniskiem? No właśnie... Y Mam wrażenie, że, że w tej rozmowie o, o, o lotnisku, o komponencie lotniczym CPK są dwa równoległe, jakoś przenikające się pytania. To znaczy jedno to jest, czy potrzebujemy takiego wielkiego lotniska, takiego hubu lotniczego, a druga, czy, czy warto, bo może nie potrzebujemy w takim sensie, że... Może nie potrzebujemy, ale chcemy. No właśnie, no dokładnie. I no obu się przyjrzymy po prostu. Zacznijmy od tego, czy, czy potrzebujemy. Czyli, czy lotniska w tym momencie takie centralne, które mamy na największym lotniskiem w Polsce, jest lotnisko Chopina Okęcie, No, ale ono już jest małe, malutkie już jest na nasze potrzeby, jak się okazuje. Jest. No... Zlokalizowane w e, dość centralnej e, części Warszawy, znaczy no, nie mówimy tutaj o ścisłym centrum, ale jak na lotnisko tej skali, jak na główne lotnisko kraju, główne lotnisko no, wielomilionowej dużego stolicy, kraju. dużego kraju, wielomilionowej stolicy tego dumnego kraju, no to jest trochę ewenementem. Znaczy, jednak, jeśli jeśli latamy na główne lotniska innych europejskich krajów, to zazwyczaj jednak no, nie znajdują się one tak, tak blisko centrum, e, nie są też no, tak ograniczone e, powierzchniowo, jak, jak lotnisko Chopina. Pewnym takim pomysłem na rozwiązanie tego tego problemu było, było idea lotniska w modlinie, tak? I mm -hmm. potencjalnie rozbudowywania lotniska w modlinie. Także mieli takie dwa lotniska, właściwie jedno, tylko że oddalone od siebie no, no, o parę dziesiąt kilometrów. Idę tak. modlina tym busikiem. Tym busikiem, kochani, kto leciał, ten wie. No ale okazuje się wynika z danych, że tutaj bardzo trudno byłoby rozbudować jeszcze lotnisko Chopina. Mamy masę liczb, to miłość przygotował. Nie będziemy ich wszystkich podawać, ale w każdym razie no, widać, że tutaj limity środowiskowe już zostały osiągnięte kilka lat temu, że sortownia bagażu by nie, na, nie, da, nie nadążyła, że stanowisk check-in jest jakby mało jak na te potrzeby. Tam dużo jest problemów. To nie chodzi tylko o to, że tam nie ma po prostu miejsca, żeby, nie wiem, wylać ten nowy pas, nie? Startownia. Natomiast to też jest problem. To znaczy, Donald Tusk wspomniał o tym lęku o, o wywłaszczeniu. No, jeśli chcielibyśmy zachować lotnisko Szepen jako główne lotnisko w kraju, no to musielibyśmy je rozbudować, co oznacza, że musielibyśmy też zwiększyć powierzchnię tego lotniska, co wiązałoby się właśnie z wykupem gruntu, ale też no, relokacją e, wielu osób. To jest jednak dużo bardziej gęsto zaludniony teren niż... Niż ta łąka pod Baranowem, no, moi tak, drodzy. Doku, dokładnie. E, wspomina o normach środowiskowych, no to, to chodzi między m.in. o normy związane z hałasem. E, tutaj też e, jakby ręce rządu są niecałkowicie związane, no ale, ale te normy e, ciężkie... Tak luźno, jest. luźno związane. tak. Znaczy, te normy można, można zmieniać oczywiście kosztem y, potencjalnych pozwów ze strony mieszkańców, które byłyby bardzo kosztowne. Więc no, jeśli chodzi o, o, o powiększenie lotniska Chopina w takiej skali, która byłaby niezbędna, to byłoby bardzo, bardzo kosztowne. I tak naprawdę no, wiele wskazuje na to, że i tak nie osiągnęlibyśmy takiej skali, którą powinniśmy. Z modlinem tak naprawdę też jest podobny problem, to znaczy modlin jest otoczony z każdej strony terenami chronionymi i też to za bardzo te normy środowiskowe nie są do, no, do, do obejścia w taki komfortowy sposób plus lotnisko modlinę jest właściwie całkowicie lotniskiem Ryanera I, i tutaj e, myślę, że... No Ryan tak. to pewnie chciał, nie, żeby tam rozbudowywać. Tak, no Ryanair dostaje bardzo dużo dotacji, e, żeby na Modlin latać i to jest w ogóle model low-costów, że, że dostają od samorządów po prostu dopłaty za to, żeby gdzieś latać. No nie, nie do końca to jest ten model, który pewnie byśmy, byśmy chcieli. Tutaj jeszcze jest taka opcja, że dużo osób z Warszawy się boi, że jak będzie to lotnisko e, na ściernisku pod Baranowem, e, to w takim razie... Długie będą dojazdy, to będzie nie wiadomo jak. No, według planów jest tak, że tam kolej ma dojeżdżać ze stacji Warszawa Centralna do, na to CPK w, w ciągu 15 minut, czyli to jest o 10 minut krócej niż w tym momencie jedzie SKMK z centrum na Okęcie. No realnie rzecz biorąc, no dajmy na to, żeby to trwało nawet 10-15 minut dłużej, to wciąż jest porównywalny czas do... Przejazdu autobusem, czy właśnie SKM-ką na Chopina. No więc, jeżeli to zostanie urzeczywistnione, to ludzie po prostu nie będą aż tego tak zapewne odczuwać, nie? No tak, tak. To jest też we wszystkich analizach dotyczących CPK. To jest jeden z takich głównych jakby warunków podawanych właśnie jako nie będzie utraty, zysków, które jakby łączą się z tym, że, że lotnisko Chopina jest tak centralnie położone, jeśli ten dojazd zamknie się w 30 minutach. No i jakby eksperci oceniają, że to jest realistyczne, że on się jak najbardziej może zamknąć w 30 tak i wtedy faktycznie no nie będzie tego problemu, że nie wiem, ludzie nie będą chcieli latać do Warszawy, bo nie będą latać do Warszawy, tylko na, na jakąś łąkę pod... Jest pod, ta, łąka, proszę, pod, pod ta łąka, po prostu ta łąka, od razu piknik, latawce, tutaj kiełbaski, grill, dobrze. Więc już wiemy, czy potrzebujemy. No w sumie wychodzi na to, że Potrzeba, żeby Polska mogła jakby przejmować więcej pasażerów, więcej towarów w tym ruchu lotniczym, przejmować, przenosić. Wiadomo. Pytanie, czy tego chcemy? Czy to jest takie marzenie po prostu serc Polaków i co byśmy mogli na tym ugrać jako kraj? No. Zacznijmy od tego, że, że Polska jest wspaniale zlokalizowana. To oczywiście, wie, jesteśmy w centrum Europy, jesteśmy sercem jesteśmy Europy. Jesteśmy między Rosją a Niemcami, okej, okay, ale też jest, jesteśmy w sercu Europy. Jesteśmy sercem Europy, jesteśmy duszą Europy, uratowaliśmy, uratowaliśmy papieża od śmierci na, na COVID. E, natomiast już e, tak stricte jakby logistycznie patrząc, no to, to tak, Polska ma bardzo dobrą lokalizację. Nie tylko jeśli chodzi o to, że w naszym regionie nie ma za bardzo dużych hubów lotniczych i już w tej chwili jakby jesteśmy takim, takim punktem e, Odniesienia dla, dla krajów bałtyckich, Czech, Słowacji, Węgier i, i innych krajów regionu. Ale też no właśnie, jesteśmy w fajnym, potencjalnie z punktu widzenia, jakby. Kosztowego punktem e, przesiadek nie tylko dla, dla pasażerów z Kaukazu, z Azji Środkowej, no ale też jesteśmy jakby tak ułożeni, że trasy ze Stanów Zjednoczonych na, na, na Kaukaz, e, mogłyby właśnie, jakby te przesiadki w Polsce byłyby dużo sensowniejsze niż gdzie indziej, nawet ze Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód do, do Indii, więc jakby naprawdę nie tylko jesteśmy w centrum Europy, ale w centrum świata. jak popatrzycie na mapę, słuchajcie, to tam od lewej do prawej jest mniej więcej taka sama odległość od Polski, Państwo Środka. Wszystkie drogi mogłyby prowadzić do. Do do, do, do do Baranowa, na tak, moglibyśmy być hubem wszystkich hubów. No ale tu pojawia się argument... Nie, bo okay, my się śmiejemy, no, no ale tak, no ale tak. tak, tak. No, wszystkie jakby analizy lotnicze pokazują, że faktycznie to położenie jest, jest, jest bardzo dobre na jakby jeśli patrzymy na... na, na, na kierunki różne, lotów, nie? Na Gdzie kierunki tam... Lotów. Tak, to, to, to jest tutaj bardzo korzystne. No ale tu może się pojawiać znowu taki ojkofobiczny argument, no jesteśmy, ale czy ktoś w ogóle będzie chciał latać przez Polskę, kto by chciał latać lotem, kto by się chciał przesiadać w Polsce, jak się można przesiadać. wolą Lufthansa i na lotnisku w Frankfurcie jest gaming room, nie, i tutaj u Niemca jest fajniej niż, niż u nas w skromnym Baranowie, no ale, no tutaj y, przygotowałeś wspaniałe miasto, do którego ludzie latają już z Warszawy. Tak, to jest wykres stworzony przez Macieja Wilka, przez Stowarzyszenia. Tak, dla CPK chodzi o połączenie lotu z Seulem, które zostało otwarte parę lat temu. I nie tylko jakby jest to łączone z tym, że, że jakby inwestycje koreańskie w, w Polsce dzięki temu rosły, ale też jeśli spojrzymy na rozkład pasażerów, kto faktycznie lata z Warszawy do Seulu, no to oczywiście spora część chyba, jedna czwarta, widzicie te dane, ja, ja muszę je cytować z pamięci, e, no, tak, e... Spora część to są, to są faktycznie osoby bezpośrednie z Warszawy, też przesiadkowe z Polski, ale około 1 czwarta osób, które, które latają z Warszawy do Seulu, to są pasażerowie przesiadkowi z zachodniej Europy czyli ludzie z Londynu, z Paryża, z innych wspaniałych miast lecą do Seulu właśnie przez, przez Warszawę, i to pokazuje, że ten potencjał jak najbardziej jest. Tutaj my mamy też jako Polska w ogóle taki niski, coś to się nazywa co, Connectivity Index, czyli wskaźnik Połączeń, no tak to powiedzmy, nie? No tak, połączeń lotniczych, który tam waży też to, dokąd te połączenia lotnicze są. Czyli jeśli mamy loty z Warszawy do Nowego Jorku, na przykład, no to się liczy bardziej niż z Warszawy do Poznania, no bo jakby Nowy Jork jest takim no centrum świata, i tak dalej. Więc ten Connectivity Index faktycznie jakoś tam waży liczbę lotów, liczbę miejsc w samolotach, też z tym, jakie to są, są destynacje. No i. Polska, tutaj wracamy do tej pychy, i czy, czy Polskę w ogóle stać? Czy jest sens, żeby Polska miała takie duże lotnisko? No, na razie jesteśmy w sytuacji, w której raczej mamy dużo mniej połączeń, niż by wynikało z tego, gdzie nasza gospodarka jest w tej chwili, już nie mówiąc o tym, gdzie, gdzie może być, w jakim kierunku się rozwija. Tak, 33. miejsce na świecie mamy w, w ramach tego wskaźnika połączeń, a y, mamy 21. największą gospodarkę na świecie. W Unii zajmujemy 11. miejsce pod względem y, w, tym, w tym indeksie. A pod względem PKB szóste. No więc no. Jeśli się połączymy, tak, jeśli się połączy te dwie rzeczy, to znaczy ile mamy. Jakby, jak dobrze jesteśmy połączeni lotniczo z tym, jakie mamy PKB, jakby, czyli w stosunku do PKB, to jesteśmy w Unii Europejskiej na przedostatnim miejscu. Znaczy tylko Słowacja ma gorszy jakby ten bilans, czy, 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 czy stosunek tego siły połączeń tego indeksu do, do PKB, więc, więc no zdecydowanie raczej nie jesteśmy w tej lidze, w której powinniśmy, powinniśmy grać. grać. Tak. No i a inni do tej ekstra klasy lotniskowej dołączają, uważają, że te huby to jest fajna rzecz, budują te huby, powstawały w ostatnich latach i powstają na przykład nie wiem w Stambule, w Pekinie, no okej, okay, w Pekinie, nie? No ale na przykład w Stambule czy Sy Sydney, które też nie jest no mówmy się w miastem centrum, w, centrum. w centrum świata i miastem, które liczy 20 milionów mieszkańców. Tak, no i y, też y, widzimy, że te trendy, bo można powiedzieć, ok, ale kto, jakby liczba lotów będzie spadać, tak, y, kwestie klimatyczne, natomiast y, liczba lotów właśnie łączonych przez te huby, nie lotów bezpośrednich w ostatnich tam 20 latach wzrosła o, o 50%, do, przez kolejne 15 lat ma wzrosnąć o, o kolejne 25, czyli o 220 milionów siedzeń czy, czy pasażerów, i w samym naszym regionie e, Europy Środkowo-Wschodniej e, analizy, na przykład Boeinga, pokazują, że może przybyć nawet 100 milionów nowych pasażerów lotniczych, no jakby nie, nie jakby osób indywidualnych, no ale właśnie przelotów prze do 2040 siedzeń, roku siedzeń. siedzeń, Z czego połowa to właśnie będą pasażerowie korzystający z hubów. No, Polska się rozwija, więc te. Mm, Cały region się rozwija gospodarczo, więc ten popyt na loty będzie rósł. Czy to jest dobra rzecz, czy zła, to jest, to jest inna sprawa. Więc na pewno potencjał jest. To znaczy, jest tutaj coś do ogrania, jest tutaj coś do zyskania, pod warunkiem, że zakładamy, że faktycznie to, że się lata z jakiegoś kraju, przynosi temu krajowi jakieś plusy. No i okazuje się, że przynosi, zgodnie z taką intuicją najbardziej oczywistą, przynosi absolutnie każde miejsce w liniach lotniczych przekłada się na powstanie ponad 11 miejsc pracy, eee, jakby. No, PKB rośnie, Polska się rozwija. Nie? Lotniska się szybko zwracają. Generalnie to też jest to, o czym ty mówiłeś, że e, Unia dofinansowuje rozwój kolei, a rozwoju lotnisk nie, no bo lotniska są i tak rentowne po prostu. Tak, to nie jest tylko o tym, że jakby są złe dla klimatu i dlatego nie finansuje, no, tylko po prostu no, lotniska mają bar, jakby zwracają się naprawdę w ciągu często kilku lat. E... Także jakbyście się zastanawiali, e, czy sobie wybudować lotnisko, czy się pyli, to się e, pyli się. Nie trzeba było skupować mieszkać, <laughs> moi drodze można <laughs> budować lotnisko. Można być fliperem lotnisk na przykład. Tak, sprzedać jakieś mniejsze, no, nie? Dla studentów. Tak. No jakby to, więc, więc, jakby dane pokazują, że faktycznie to ma jakby to jest bardzo produktywny sektor gospodarki, lotnictwo. Dodatkowo, no, drogi, droga lotnicza to jest też bardzo duża część, jakby, przewozu, łańcuchów dostaw, jakby w handlu międzynarodowym 35% wartości międzynarodowej wymiany handlowej. No, do tego się odnosił Patryk, Jaki, sugerując, że tutaj Donald Tusk nie chce, bo. bo, bo była konkurencja dla hubów w Niemczech towarowa, nie pasażerska. Tak, no i to też y, właśnie tu mówimy o wartości, a nie nie wiem, o wolumenie czy o wadze, no bo faktycznie samolotami głównie przeważone są produkty no takie bardziej tak y, zaawansowane technologicznie, o wysokiej wartości dodanej, mikroprocesory i, i, i tak dalej, więc y, a, a też na przykład w jednym z problemów w Chopina jest to, że, że tam ten element... Jeden z problemów lotniska, no, tak, tak. jest właśnie to, że to jest bardzo, bardzo słabe warunki do rozbudowania tej tej bazy cargo, która jest jakoś tam istotna, centrów logistycznych i tak dalej, więc tu też jest spory potencjał, potencjał rozwoju, no jest też turystyka oczywiście, tak. Zapraszamy tam, do Warszawy ostatnio Rafał Trzaskowski jakiś czas temu, no nie już ostatnio, ale zapraszał tak w trzech językach turystów do, do Warszawy. Przylatujcie kochani. No dobra, jeszcze szybka tylko wrzutka, klimat, nie? Bo pytanie, czy my w ogóle powinniśmy budować lotnisko, jak tutaj zasadniczo powinniśmy mieć Mniej latać, jeżeli chcemy jakoś zatrzymać czy spowolnić kryzys klimatyczny? Powinniśmy, no i oczywiście Unia Europejska tutaj ma szereg rozwiązań, które mają do, doprowadzić do tego, że jakby koszt klimatyczny latania będzie, będzie obniżony, to jest no, takim najbardziej znanym aspektem jest, jest to, żeby tych lotów właśnie na krótkich dystansach było jak najmniej, lotów krajowych, lotów, jakby, które można pokonać właśnie drogą kolejową, na przykład mniej niż 2,5 3 godziny, żeby takich lotów w ogóle, w ogóle nie było. Natomiast tutaj CPK się w to wpisuje, tak? to znaczy przez to, że jest ten komponent kolejowy, no to nie chodzi tylko o to, że osoby z Poznania będą sobie leciały do Baranowa, tak jak teraz latają do Chopina i mm. potem się przesiadają, tylko można wsiąść po prostu w pociąg w kolei dużej prędkości. Przez to właśnie jakby nie, nie, nie truć tak klimatu tymi, tymi lotami krótkodystansowymi. I no, tak jak wspomnieliśmy, no, te, te analizy pokazują, że ruch lotniczy i tak będzie rósł. Mm -hmm. I czy tego chcemy, czy, czy nie? Czy, czy tego chcemy, czy nie, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, też jakby jeśli chodzi o właśnie ruch towarowy, tutaj no nie spodziewamy się, że, 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 że to zniknie, więc i też to nie, jest, właśnie to, to nie jest sprzeczne z obecną polityką klimatyczną. Tutaj Maciej Lasek, w jeden z wywiadów, mówił, że nigdy nie wiadomo, co ta Unia wymyśli. OK, w tej chwili, jeśli patrzymy na nie wiem, program Fit for 50, no to jakby to lotnisko ma sens, ale co jeśli Unia za 5 lat wprowadzi po prostu całkowity zakaz latania? No... no bądźmy realistami. No to nie, nie, nie. nie, nie, nie Unia, nie, Unia, nie, Unia nie, nie zabierze nam samolotu. Tak, no nie brzmi to tak przekonujący argument. Więc, więc akurat, jeśli chodzi o klimat, to tak naprawdę CPK jest bardziej częścią rozwiązania, no, w ramach tego, że niestety loty będą. W ramach takiego rozwiązania no, realistycznego, nie jakiegoś idealistycznego z punktu widzenia ludzi broniących klimatu. No właśnie. Czyli, e, czyli podsumowując. Tak, podsumowując argumentów merytorycznych, no za bardzo tutaj nie widać, no nie ma też analiz, jak wiemy, już demagog kto sprawdził. Oprócz tego, że są. E, nie, tak, nie ma też analiz, jakby no, stwierdzających, że tutaj jest źle, jest niedobrze, tak. nie opłaca się niedobr niedobrze, e, niedobrze e, ściernisko. E, no. Myślę, że większość takich argumentów, które się pojawiają przeciwko, no to są związane właśnie z tym, że tu jakby e, czy to się uda, czy można, że w Polsce przecież takiego projektu się nie da przeprowadzić, że piston niby od wielu lat próbował, a tak naprawdę tylko rozkradał, e, no co. Ja na jakimś poziomie rozumiem. tak, Mamy przykłady różnych inwestycji infrastrukturalnych, nie tylko w Polsce, które, które się nie udawały, no ale na tej zasadzie to można się po prostu położyć do trumny i umrzeć w, jakby jako, jako Polska. To znaczy Poli Polityczna śmierć Polski. Tak, to się nic nie da zrobić i to jest też szczególnie ciekawe, kiedy do takiej narracji jakoś tam nawiązują przedstawiciele. Jakby... Władzy, rządu Tak, mówią, no słuchajcie, my sobie nie ufamy z tym, że to powstanie. To nie więc... jest. Gdzie wasza sprawczość, ej, koledzy, panowie, posłowie. No zwłaszcza, że jest tutaj jeden projekt, który Chcielibyśmy przywołać w kontekście tego takiego trochę niedasizmu cepekowego, czyli odbudowa pałacowskiego. Oczywiście inwestycja o wiele mniejsza, ale inwestycja, która kontynuowana ma być posłuchajmy kilku osób. Przychodzi najwyższy czas, by Warszawa, by Warszawiacy, by stolica Polski, ten monumentalny. Piękny fragment dawnej stolicy odzyskała. Odzyskała go w nowej szacie, godnej Warszawy XXI wieku. Mieszkańcy Warszawy nie potrzebują kolejnego pomnika władzy, budowanego ponad ich głowami za 2,5 miliarda złotych, bez konsultacji z samorządem, bez nadzoru konserwatora zabytków. Warszawa potrzebuje inwestycji w zieleń, w nowe linie tramwajowe, w małą retencję w y, zaniedbany zasób mieszkań komunalnych, które potrzebują remontów. Do tego wszystkiego, proszę państwa, skończy się to tym, że stracicie władzę i ten pomnik waszej pychy zostanie w naszych rękach. I wtedy wam obiecuję, dokończymy budowę pałacu. Wysłuchaliśmy Andrzeja Dudy w październiku ubiegłego roku, który mówił o właśnie odbudowie pałacu Saskiego. Dwie kolejne osoby to były Magdalena Bijat i Bartłomiej Sienkiewicz, czyli obecny minister kultury, w Sejmie w 2021 roku podczas debaty nad tym, czy ten pałac odbudowywać. No i cóż, i Bartłomiej Sienkiewiczek obiecał, tak zrobi. No tak. To jest o tyle, o tyle ciekawe, że projekt odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie nie był czymś takim, co wszyscy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej jakoś bardzo chętnie wspierali w czasie, w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak, tak. Przepraszam, że tak się je wcinam. Nie, oczywiście. Bo Donald Tusk, on podobno nawet i teraz jest niezadowolony, że Bartłomiej Sienkiewicz jest taki chętny do tej odbudowy. To czytałam w tekście Dominiki Długosz w Newsweeku kilka dni temu, właśnie pisała, że że politycy obecnej większości rządzącej w opozycji bardzo krytykowali ten pomysł. Szef resortu Kultury mówi, że będzie odbudowywał pałac. To miała być wyłącznie opinia ministra, nie konsultowana z szefem rządu, a takie rzeczy premiera bardzo denerwują. Rafał Trzaskowski też był jeszcze niedawno przeciwny odbudowie pałacu Saskiego. W 2019 roku mówił, że to nie jest najpotrzebniejsza inwestycja w Warszawie, że to są mocarstwowe projekty, które mogą zaburzyć miejską przestrzeń. Takie że... Że tak, absolutnie. Że gigantomania, że bardziej to jest potrzebne na budowę obwodnicy, na Sinfonię w Warsowie. Mm. Tak, jeszcze I... rok temu Czaskowski cieszył się, że wygląda na to, że rząd chce się wycofać z budowy pałacu. Teraz no, wygląda na to, że, tak jak wspomniałaś, w samym rządzie może, może opinie są podzielone. A skoro są, to, to może jakby przywołajmy, dlaczego minister Sienkiewicz uważa, że to jest taki świetny pomysł. No właśnie, Bartłomiej Sienkiewicz niedawno w Newsweeku mówił o tym, że grup nieznanego żołnierza to jedyny ołtarz ojczyzny, że chce odbudować pałac saski po to, żeby był dominantą otoczenia najświętszego miejsca w Polsce, że ten ołtarz ojczyzny ma hotel z kasynem, po drugiej stronie gmach, gdzie siedzą panowie, trzypią kasę. Chce też przesunąć schody smoleńskie. No tak, to w ogóle ten fragment o tym, że to jest takie święte miejsce, tak, tutaj znowu serce dusza polskości, serce dusza e, Warszawy, a w tej chwili tutaj kasyno z jednej strony, panowie trzepią kasę z drugiej strony i gdzie tu jest ta świętość, no, e, okej, okay, to jest argument bardzo interesujący, no ale umówmy się, że z rejestru zdecydowanie bardziej emocjonalnego niż, niż jakiegoś Pragmatycznego, tak? Tak, no jakby to przesuwanie schodów smoleńskich, to też można czytać jak taki y, sprowadźmy tę sytuację do takiej świętej wojny. Y, po że my wam przesuniemy schody, aby będziecie protestować, i tutaj sprowadźmy to do tego, czy tam schody mają stać, nie? Tak, za 2,5 miliarda złotych, jakby <grych> to jest, jakby jest to koszt, który jestem gotów za, <grych> zaakceptować, żeby przesunąć schody smoleńskie. I jakby ta cała sytuacja z tym argumentem takim emocjonalno-historycznym, że tutaj chcę odbudować ołtarz ojczyzny, to też różne osoby to różnie czytają, nie? To, to nie jest jakby jedna interpretacja, że odbudowa pałacu to będzie odbudowa tego świętego miejsca. No, nie wiem, na przykład Adrian Zandberg w Sejmie mówił, że właśnie te złamane kolumny, to miejsce, że to jest takie miejsce jakby puste, jest takim, taką, nie wiem, blizną po nieistniejącym mieście, nie? że, że to jest taki rodzaj pomnika, który jest właśnie mocny przez to, że to jest takie puste, no, widać, że, że miejsce po zniszczeniach. Są też takie głosy w ogóle ludzi, że ten pałac Saski to tak naprawdę nie był, nie był pałac Saski tego, tych Sasów, tylko Odbudowana, odbudowany taki dom, kamienica przez rosyjskiego kupca w XIX wieku, potem tam mieścił się, mieściło się rosyjskie dowództwo jeszcze w czasie zaboru, więc różne konteksty tam są przywoływane. Nie każdy ma po prostu taką wrażliwość historyczną, jak minister Sienkiewicz i najwyraźniej jak Andrzej Duda po prostu. No. No tak, i z takiego dużo mniej emocjonalnego, a dużo bardziej pragmatycznego punktu wyjścia wychodzi właśnie kandydatka na prezydentkę Warszawy, wspomniana już Magdalena Biejat, która podkreśla, że koszt odbudowy płacu soskiego to jest około wspomniany już przeze mnie 2,5 miliarda złotych i za te środki można odremontować wszystkie przedwojenne kamienice w Warszawie, które dziś stoją puste, czyli zamiast inwestować w duszę polskości, może byśmy zainwestowali w mieszkalnictwo, w coś, co ma co ma dużo więcej sensu. No też dochodzi do tego wycinka drzew w Ogrodzie Saskim, która by się wiązała z odbudową pałacu. Tak, o tym mówił z kolei Jan Mencfel, który też jest kandydatem yy, lewicy do Rady Miasta w Warszawie. No i tak, no, to jest pytanie też, co by było w tym pałacu saskim, nie, tak, tak, szczerze mówiąc, no bo co ma w nim być, no ma być, nie wiem, ministerstwo, ma być w nim, nie wiem, dom kultury dla warszawiaków, ma być to zamknięte, ma to być otwarte, ma to być biletowane, no trudno jest orzekać tak z perspektywy ludzkiej, czy fajnie, żeby odbudowali, czy nie, jak nawet nie wiemy, jaką funkcję ma pełnić ten budynek, no jednak w bardzo centralnym, w świetnym punkcie miasta. No tak, i tutaj ten argument, który się jakoś pojawia, jest taki, że no, on powinien być odbudowany już w czasie odbudowy Warszawy po II wojnie światowej, nie zostało to zrobione, to był błąd, to by tak pięknie. No, ale to mi nie odpowiada na moje pytanie, czy tam dom kultury ma być, czy tam minister ma się siedzieć. No ma być tam pięknie po prostu, tak? Ma być, ma być rekonstrukcja pięknego polskiego międzywojennego Disneylandu. Ehm, no i tak, no, to są kwestie estetyczne też, tak? No, jakby tutaj o tym może, może nie dyskutujmy. Natomiast wspomnieliśmy Magdalenę Bia, wspomnieliśmy Jana Metzfera, czyli jest to też teraz trochę temat kampanii samorządowej. I jak tak. się do tego odnosi. She, uh... prezydent Rafał Trzaskowski. No prezydent Rafał Trzaskowski, którego właśnie jeszcze niedawno atakowała bardzo prawica, ja przytoczę, bo to takie fajne cytaty ja mam, że widziałam na główki rudy tytuły, jak on jeszcze był przeciwny odbudowie, że haniebna wypowiedź prezydenta Warszawy, że Trzaskowski kukiełka Tuska wysadza pałac Saski. Sebastian Kaleta pisał, aha, Rafał, to dobrze w takim razie, że Niemcy wysadzili pałac, tak? To ci się podoba. No a teraz Rafał Trzaskowski się tak wycofuje, delikatnie, on mówił ostatnio w wywiadzie w radiu Z, że on nie jest dogmatykiem, że minister Chienkiewicz ma związane ręce tą ustawą, że on jest gotów tutaj z ministrem rozmawiać, że wciąż to nie jest dla niego najpotrzebniejsza inwestycja, ale on rozumie. No i tak tutaj płynie łagodnie i spokojnie, że no, że on tutaj no, dogmatykiem nie jest. No i tu myślę, że możemy jakoś iść w kierunku konkluzji i, bo to są bardzo ciekawe słowa na temat właśnie tych związanych rąk, tak, w tak. przypadku odbudowy Pałacu Soskiego, rząd ma niby związane ręce potencjalnie, tak mówi, mówi Rafał Trzaskowski, tak jak rozumiem też argumentuje minister Sienkiewicz. Tak, on wspomina o kuriozalnej ustawie, która nie zostawia pola manewru. Y no, wydaje mi się, że ten rząd obecny bardzo stawia na sprawczość i pokazywanie, że różnego rodzaju em, kuriozalne ustawy poprzedniego rządu, decyzje Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, no, nie ma takich wagoników, których nie można by. Przesunąć! Przesunąć albo. Albo, od, albo, odczepić. albo odczepić. No nie, ale są ministerstwo kultury. Były umowy, które minister Gliński podpisywał, podpisywał. Te umowy są obecnie rewidowane. Nie będzie na przykład miliardów różnych na rozmaite muzea rzezi Wołańskie, nie? No tak, i tu się miliardów, pytań, milionów, nie no... wiem. Tu się pojawia pytanie, dlaczego w wypadku pałacu saskiego nie, jakby nie da się z tego wycofać, a w wypadku CPK nie chcemy się z tego wycofać, ale potencjalnie można, można wstrzymywać, można robić audyty. E, no właśnie to, przed wyborami Donald Tusk, którym zapowiadał, że będzie można to zablokować. E, no i mnie zastanawia trochę kwestia, jakby dlaczego łatwiej jest podjąć decyzję albo właśnie zachować taką ciągłość instytucjonalną, jeśli chodzi o budowanie pałacu, gdzie, tak jak mówimy, argumenty są głównie jakieś emocjonalne, estetyczne a trudniej jest się dogadać co do projektu cywilizacyjnego, który jak wspomnieliśmy, no jakby jest rezultatem jakiegoś konsensusu ostatnich 20 lat wszystkich właściwie rządów, a tutaj jakby jak to nie powstawało, tak nie powstaje. No i z czego to się bierze? No właśnie, no, no to jest, no to jest wielkie pytanie, no pytanie, czy po prostu tutaj CP budowa CPK nie jest o wiele trudniejsza, no. nie przysporzy o wielu więcej problemów. Yy, po prostu to jest masa roboty. No tak, Marcin Chorała w tej wypowiedzi, którą cytowaliśmy, mówił, wy to po prostu zbudujcie, już wam wszystko przygotowaliście, wy byście, będziecie mogli odcinać obci z wstęgi i mówi, że to, to wasze. On naprawdę się taki wydaje, serca przekonany do tego CPK, to jest nawet wzruszające. Tylko, że biorąc pod uwagę, że jesteśmy już w 2024 roku, a wybory kolejne będą w 2027, no to umówmy się, to lotnisko nie powstanie do 2027 roku. Obecny rząd nie będzie tych y, wstęg przycinał i się tym chwalił w kampanii. W przeciwieństwie do Pałacu Saskiego, który być może może powstać w takiej perspektywie, a jeśli nawet nie powstanie, no to nikt nie przegra wyborów w Polsce, dlatego, że nie wybudował Pałacu Saskiego. A, dlatego, że, nie wiem, przesuwają się, obsuwają się prace nad CPK, i w międzyczasie, nie wiem, lotnisko Chopin jest kompletnie zapchane, i po prostu wszystkie pociągi jeżdżą wolniej, bo są jakby e, inwestycje kolejowe się przesuwają. To jest coś, na czym prze, wybory przegrać można, więc mam wrażenie, że to jest trochę taka skórka od banana, która, no wszyscy się zgadzamy, że powinno to powstać, ale niekoniecznie możemy, chcemy być tymi osobami, które rozkładają cały kraj. Tak, tak. Fajnie by było właśnie wejść na koniec i odcinać te stęgi, a, a tutaj perspektywa tego w perspektywie na no, trzech lat jest. Mała. Ale oczywiście nie mówimy, że ta teoria musi być prawdziwa. Być może rzeczywiście Donald Tusk opiera, po prostu opiera się na widmowych analizach, które nie są utrwalone na żadnym nośniku. A my dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy, że byliście i byłyście z nami. Zapraszamy na kolejne odcinki. No i tradycyjnie prosimy o wszystkie takie frukta dla nas, jak subskrybowanie, jak komentowanie, jak wystawienie na opinii na Spotify, na Apple Podcast. No, zapraszamy. Udostępnianie, no. Udostępniajcie, udostępniajcie Udostępniajcie, dzielcie się z przyjaciółmi, no bądźcie po prostu z nami w tym wspaniałym projekcie, jakim jest podcast, co to będzie. I no tak, no dziękujemy. dziękujemy słyszymy bardzo. się za tydzień. Tak pa, jest, pa. cześć.